Jeżeli miałabym podsumować swoje tegoroczne wyjście na K2, to no, to, że była to wyprawa, która dała mi dużo frajdy i satysfakcji, no to chyba oczywiste. Natomiast z takich pozytywnych zaskoczeń nie przypuszczałam, że K2 jest tak piękną widokowo górą. Widoki, które są z każdego poziomu, z każdego obozu i z każdego odcinka między obozami, są po prostu rewelacyjne. A tak się złożyło, że akurat w tym roku miałam szczęście do dobrej pogody. No i wreszcie mogłam sobie popatrzeć z innej perspektywy na Broadbeak, który wcześniej dał mi kosza. Na inne góry, które wielokrotnie oglądałam podczas różnych trekkingów i kiedyś mi się wydawały takie wysokie, a teraz one były gdzieś tam, prawda, pode mną, dużo niższe. Samo wspinanie na K2 też jest bardzo ciekawe, bo to jest takie wspinanie w bardzo różnych warunkach. Dużo chodzenia po śniegu, po różnym śniegu, bo ten śnieg potrafi być, no oczywiście był i śnieg głęboki i taki zbity, wspinanie lodowe i to takie też, no były odcinki, gdzie tam po prostu pion i błękitny, twardy lód. Z drugiej strony te słynne miejsca, o których czytałam wcześniej w książkach, gdzie na przykład Komny Hausa, Szyjka Butelki, no po prostu teraz miałam okazję się tam sprawdzić i tu muszę powiedzieć, że było łatwiej. Nie wiem, może się tak nakręciłam, że są to odcinki właśnie przez to, że opisywane w literaturze górskiej, to one muszą być strasznie trudne. A tutaj było pozytywne zaskoczenie, że akurat na tych odcinkach jakoś tak szybko przechodziłam. Natomiast no, były inne miejsca, gdzie, no, gdzie miałam takie momenty zawahania. Przyznam się, przy ataku szczytowym były dwa takie techniczne momenty, kiedy sobie myślę, o kurna, nie no, muszę, żeby na ten szczyt wejść, nie ma możliwości ominięcia, natomiast no, tam troszeczkę było walki. Były miejsca takie emocjonalnie trudne, ciężkie i przykre, to znaczy jedno z tych miejsc to było ponad Szyjką Butelki, gdzie na poręczówkach no, do tej pory cały czas zostało ciało Johna Snorri, Islandczyka, który zginął podczas zimowego ataku na K2. No a drugi taki moment był poniżej obozu trzeciego, kiedy już na zejściu miałam ciało kolegi, no bo w sumie zdążyłam go poznać, chłopaka z Afganistanu, który był bardzo doświadczonym wspinaczem i opowiadał mi o swoich wcześniejszych górach, no i niestety finał jego wyprawy był tragiczny. No ale z takich jeszcze pozytywnych momentów, mnóstwo znajomych spotkałam w tym roku na tej wyprawie, mnóstwo znajomych z innych wypraw, wspinaczy z całego świata, którzy wchodzą na 8000-niki, którzy prowadzą agencje górskie i to było rzeczywiście takie spotkanie, jak czułam się jak w takiej no, dużej wspinaczkowej rodzinie. No i poznałam też mnóstwo nowych osób, bardzo też pozytywnych, z którymi na pewno będę miała długie kontakty. No jednym słowem, wyprawa pełna wrażeń. Myślę, że jeszcze dużo czasu minie, zanim w ogóle do mnie dotrze, że to wszystko działo się naprawdę, no i że udało mi się stanąć na szczycie drugiej góry świata. Myślałam, przy ataku szczytowym miałam takie myśli, zastanawiałam się, co ona przeżywała, tym bardziej, że dzieliło nas no, 36 lat pomiędzy jednym wejściem a drugim. Zastanawiałam się, z jakiego sprzętu ona korzystała. I rzeczywiście był taki moment, kiedy właśnie Wanda była w mojej głowie i tak na zasadzie no, zastanawiałam się, dlaczego tyle czasu minęło, a nie było między nami, prawda, innych Polek na szczycie. W każdym razie akurat no, dobrze się złożyło, że udało mi się wejść na K2 w roku Wandy Rutkiewicz. Natomiast myślałam nie tylko o niej, dlatego że był taki moment, kiedy poszłam na memoriał i tam wśród tych różnych tablic, które tam wiszą, które upamiętniają też Polaków, którzy zginęli w Karakorum,
Są też tablice ku czci Mrówki i Haliny, które zginęły na K2. A potem poszłam, zadałam sobie trud, żeby pójść na taki symboliczny cmentarzyk, cmentarzyk, który znajduje się koło bazy wysuniętej, gdzie obydwie panie, i Mrówka, i Halina są pochowane. Uważałam, że to jest taki mój moralny obowiązek, żeby po prostu no, o nich też jakoś sama dla siebie, prawda, żeby je wspomnieć przy tej wyprawie. Mówi się dużo o wyprawach komercyjnych. Oczywiście no pytanie, jaka jest definicja wyprawy komercyjnej. Przykładowo w obozie agencji, z którą ja byłam w tym roku na K2, a wcześniej byłam też na Lotse czy na Manaslu. Przy jednym stole w mesie spotykają się wspinacze z najwyższej półki, no bo w przypadku K2 na przykład była Chinka, która robi swoje wejścia na 8000 bez użycia dodatkowego tlenu, był wspinacz z Ekwadoru, który był na wszystkich 6000 w Ameryce Południowej. Były osoby, które naprawdę robią trudne wejścia techniczne, no ale były też osoby, które szczerze mówiąc, no doświadczenie w górach wysokich już jakieś tam mają, ale no nie jest to jeszcze jakieś takie bardzo duże doświadczenie. Wspinają się z tlenem, często mając do pomocy w naszym obozie akurat maksymalna liczba szerpów na osobę, to były dwóch szerpów. Koleżanka z Omanu i koleżanka z Ukrainy korzystały z takiej pomocy. No faktem jest, że miały do dyspozycji też sporą ilość butli z tlenem. No ale z drugiej strony prawda jest taka, że nikt nikogo na K2 nie wniesie. Jest to góra trudna, wymagająca zarówno kondycji, wymagająca umiejętności wspinaczkowych. No, trzeba jednak mieć opanowane czy zjazdy, czy wejścia. Ktoś powie, że po poręczówkach z użyciem Jumara, tak, ale jest tam bardzo dużo takich miejsc, gdzie jest duża ekspozycja, gdzie to była nasza zmora, lecą kamienie, po prostu kamienie, które naprawdę mogą zabić. Zresztą w tym roku były dwa wypadki śmiertelne w wyniku uderzenia kamieniem. Dodatkowo jeszcze było ileś osób rannych od uderzenia kamieniami. U nas na przykład jeden z szerpów miał zmiażdżoną nogę i zabrano go do helikopterem do szpitala. Natomiast no, ta świadomość, że można stracić życie, dotyczy każdego i nie ma znaczenia, czy ktoś ma jednego szerpę, czy w ogóle, czy kilku, jeżeli coś się wydarzy, no to żadne pieniądze nikogo tam nie uchronią. Powiem szczerze, na K2 no raczej każdy, kto się tam wspina, no to nie są ludzie, którzy są tak w sumie przypadkowi, dlatego że no trzeba mieć nawet taką jakąś odporność psychiczną na to, co się dzieje. Trzeba być przygotowanym na to, że luksusów tam nie będzie. Na Everestie to wszyscy, którzy byli w tym roku na K2, powiedzieli, że K2 nijak się ma do Everestu, to znaczy w sensie takim, że jest naprawdę dużo, dużo trudniejsze. Natomiast no, Everest jest górą taką, która... Ja zawsze Everestu będę bronić, bo uważam, że to też jest góra, na którą trzeba się męczyć, żeby wejść. Natomiast no, mimo wszystko Everest jest naprawdę w stosunku do K2 dużo, dużo łatwiejszy. No, żeglarstwo góry i jeszcze dodam podróże jako takie. Podróże z plecakiem, takie moje prywatne podróże po miejscach, niekoniecznie jakichś takich oczywistych czy opisanych w przewodnikach. No i wszystkie te trzy pasje, nie wiem czy one konkurują ze sobą, one się zazębiają, bo jak jestem na rejsach, to szukam miejsc takich, gdzie mogę od razu coś tam po dobiciu na ląd coś zobaczyć, a jak jeszcze są góry w okolicy, no to na pewno też skorzystam z okazji, żeby
w nie wpaść. Na przykład choćby taki jeden z moich trudniejszych rejsów, rejs wokół przylądka Hornia, przylądek Horn, który jest uważany za taki żeglarski Everest, opływałam dwa razy. No ale właśnie za drugim razem, ponieważ tam są bardzo fajne, górzyste wysepki, oczywiście nie są to jakieś super wysokie góry, ale góry, po których nikt nie chodzi, które są takie, no można powiedzieć, dziewicze, no to nie odmówiłam sobie przyjemności, żeby przy okazji właśnie na tym rejsie gdzieś tam kilka razy na ląd zejść i po tych górach pochodzić. Także to wszystko się tam uzupełnia, a która z tych pasji jest najważniejsza, to trudno mi sprecyzować, bo wszystkie są równie ważne. No właśnie, to jest ciekawe i takie charakterystyczne, że faktycznie widać, i to naprawdę jest bardzo, bardzo widoczne, widać wzmożone zainteresowanie górami ze strony dziewczyn, kobiet z różnych krajów. Na przykład mam wrażenie, że w ogóle w krajach arabskich jest taka moda wśród kobiet na chodzenie po górach, taka no, oczywiście pozytywna moda, ale też myślę, że jest to też powiązane z tym, że dziewczyny chcą pokazać, że są mocne, że mogą robić to samo co faceci, zwłaszcza w tych krajach arabskich jest im na pewno trudniej. Koleżanka z Omanu mówiła mi, że ciągle rodzina ją podpytuje, a z kim ona śpi w namiocie, więc w związku z tym właśnie robi zdjęcia swoich partnerek i rzeczywiście stara się jednak no, tak dogadywać z agencją, żeby przydzielano jej jako partnerki do nocowania, prawda, jednak kobiety. Chociaż mówiła, że zdarzało jej się nocować z szerpami, no bo akurat nie było innej możliwości, czy z innymi wspinaczami, ale tego już profilaktycznie rodzinie nie mówiła. Natomiast wracając do tematu kobiet w górach, tak, dziewczyn jest, w tym roku na K2 było rzeczywiście dużo, na przykład w naszej mesie, tam gdzie ja jadałam posiłki z mesie agencji Seven Summits, dziewczyny stanowiły 75% uczestników w ogóle wyprawy i rzeczywiście było nas widać, słychać. Też trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o skuteczność później wyjścia na szczyt, to okazało się, że dziewczyny miały lepszy współczynnik wejść niż w przypadku panów to było. A propos tych wejść, dziewczyny robią naprawdę takie ambitne wejścia, bo na przykład była wśród nas Chinka, która zdobywałyśmy tysięczniki bez użycia dodatkowego tlenu i dziewczyna jest niesamowicie silna i nie było w naszym obozie silniejszego wspinacza, tutaj mam na myśli kolegów, prawda, niż właśnie ta dziewczyna. Ona rzeczywiście no, wyszła i na K2 i na Broad Peak w bardzo krótkim odstępie, tam raptem chyba były 3 dni, a poza tym no, forma, w jakiej wróciła z gór, no, pokazywała, że naprawdę ta dziewczyna ma niesamowitą wydolność. Także niekoniecznie mówiąc o wejściach kobiecych, oczywiście tutaj no, te wejścia odbywają się w różnym stylu. Są wejścia takie, gdzie dziewczyny mają po kilku szerpów nielimitowany tlen, no, ale są też takie typowo sportowe wejścia, gdzie no, muszę powiedzieć, że na pewno też panowie z wielkim szacunkiem się do koleżanek odnoszą. Zmian jest całe mnóstwo, począwszy od zmian klimatycznych w otoczeniu, które właśnie te zmiany widoczne gołym okiem, zmiany w sprzęcie. Ten sprzęt jest coraz lżejszy i materiały, z którego są wykonane, czy ciuchy górskie, ubrania, czy chociażby sprawy sprzętowe, no nawet w ubrania, które są zdecydowanie lżejsze. Porównując polar, który miałam na Everestie w 2013 roku, ten polar jest zdecydowanie cięższy niż polary, które używam teraz, które wyglądają zupełnie inaczej, są leciutkie i to są rzeczywiście tam najnowsze technologie.
no, takie rzeczy jak chociażby kaski czy jakieś inne, jakieś tam patenty wspinaczkowe, no to tutaj też wszystko idzie w kierunku tego, żeby to było wszystko lekkie, jak najbardziej wygodne, ergonomiczne, ale takie chyba największe zmiany to chyba widzę w mentalności ludzi. I tu niestety sporo zmian jest na niekorzyść, bo chociażby takie, no weźmy na przykład kwestie podejścia do mediów społecznościowych. Wydaje mi się, że mnóstwo ludzi jest skupionych przede wszystkim na kwestii właśnie marketingu, autopromocji swojej osoby i tego, żeby jak najszybciej przekazać informacje o tym, co się dzieje. No tak się złożyło, że w tym roku pod K2 mieliśmy problemy z internetem. W zeszłym roku ten internet lepiej działał, w tym roku można powiedzieć, że praktycznie nie działał. No i tutaj niektórzy mieli wręcz takie, no widać było jakąś taką obsesję na punkcie, jak to tutaj nie możemy puścić informacji prawda, tam do rodzin, do mediów. Rzeczywiście to takie uzależnienie od mediów społecznościowych było dosyć wyraźne u wielu osób. Druga rzecz, myślę, że no niestety zmienia się podejście do jakiejś takiej etyki górskiej. To, co mną jakoś, no niestety można powiedzieć wręcz zatrzęsło, było to, co zobaczyłam w obozie drugim, jeżeli w śmieci, które tam zostały. No byłam zaskoczona, że tak wielu wspinaczy na pewno nie znosi ze sobą śmieci, które generuje. I, no i to jest trochę zaskakujące, ale najciekawsze było to, że kiedy poruszałam ten temat już na dole w bazie, dużo osób sprawiało wrażenie, że no nie wie, o co mi chodzi. Kolejna sprawa to jakaś taka, to chyba jesteśmy, mówię w tej chwili ogólnie o środowisku wspinaczkowym, coraz bardziej skupiamy się na sobie, na swoim wyczynie. Chcemy, żeby ten nasz sukces jest ważny, taki wiadomo dla nas najważniejszy, ale nie widzimy, że jeszcze wokół nas są inni i pod tym względem no, jakieś takie zmiany niekorzystne są. A z drugiej strony, no oczywiście ja w tej chwili ogólniam, bo trzeba pamiętać, że jest w górach mnóstwo fajnych osób, które jak najbardziej są fair w stosunku do innych, do środowiska i miejmy nadzieję, że tych ludzi takich bardzo pozytywnych będzie cały czas w górach większość. To, że przechodzę na taką, można powiedzieć, górską emeryturę, to była decyzja zaplanowana już dużo wcześniej. Wcześniej rodzinie obiecywałam, że jest to naprawdę moja ostatnia wyprawa na 8-tysięcznik, niezależnie od tego, czy bym weszła na szczyt, czy nie. To, że udało się stanąć na wierzchołku K2, no to jest dla mnie takim rzeczywiście spełnieniem, jak gdyby ukoronowaniem tego, co mojej działalności w górach. Natomiast gdyby się nie udało, i tak ta wyprawa byłaby udana, pełna wrażeń, i tak bym miała bardzo dużo takich pozytywnych wspomnień. Natomiast ta moja decyzja, no to jest składowa naprawdę wielu czynników, zarówno zdrowotnych, związanych też z wiekiem, ale też to, że no nie ukrywam, że walka o pieniądze na każdą wyprawę to jest coś, co mnie strasznie eksploatowało i czasowo, i też jakoś tak emocjonalnie. Po prostu myślę, że to powinno się jednak odbywać w troszeczkę inny sposób. Wcale nie jest tak, że jest jakaś taka pomoc i chęć pomocy. Odbijałam się tyle razy od ściany, że to jest to troszeczkę poniżej mojego honoru, żeby cały czas o te pieniądze gdzieś tam prosić i odkładać wszystkie oszczędności na te wyprawy. No w moim życiu jest tak, że ja mam jeszcze sporo innych priorytetów, sporo kilka innych pasji, chociażby właśnie podróże, żeglowanie, ale też tam, no powiedzmy, chciałabym mieć więcej czasu, czy na chociażby nurkowanie, czy jakieś inne aktywności, i pustki na pewno w moim czasie wolnym nie będzie, wręcz przeciwnie. Natomiast
no po prostu w, no myślę, że tak jak ze wszystkim jest, to tak jak z karierą sportową. Dobrze jest gdzieś mieć tam w tyle głowy, że nic nie trwa wiecznie i czasem po prostu trzeba chociażby zdroworozsądkowo z pewnymi sprawami skończyć. Natomiast no, ja w tych górach wysokich będę obecny cały czas mentalnie, dlatego że będę śledziła to, co się dzieje w górach wysokich, będę miała kontakt z ludźmi ze środowiska, na pewno będę o tym i pisała, i opowiadała, i utrzymywała kontakty. Będę prowadziła trekkingi w górach wysokich, nie na szczyty, ale na chociażby do baz 8000ników, gdzie zawsze chętnie spotkam się ze znajomymi, także to nie jest tak, że się odcinam od gór wysokich, raczej po prostu zostaje trochę na niższym pułapie, ale nadal gdzieś tam głową obecna właśnie w tych himalajskich klimatach. Zdaję sobie sprawę z tego, że dla kogoś, kto traktuje tak bardzo sportowo góry, to celem głównym, właściwie jedynym jest wejście na szczyt, na wierzchołek. Ja mam trochę inne podejście, wychodzę z założenia, że liczy się cel, ale ważniejsza jest ta droga, która do niego prowadzi, i te moje podejście jest zdecydowanie bardziej takie podróżnicze, bardziej jestem nastawiona na to, żeby przy okazji czegoś ciekawego się o tej górze dowiedzieć, żeby nigdzie się nie śpieszę, na przykład rozumiem, że jest załamanie pogody i trzeba się wtedy pośpieszyć, ale jeżeli pogoda jest ok, to wolę na przykład zwolnić i mieć te 10 minut później przyjść na szczyt, czy do jakiegoś obozu, czy do bazy, ale mieć czas na to, żeby usiąść, popatrzeć sobie na ładne widoki, żeby może z kimś pogadać, żeby no po prostu jak gdyby chłonąć te wrażenia, które też po drodze są na danej górze. Także dla mnie liczy się, zresztą mam taką serię książek, która się nazywa Góry z duszą, i bardzo ważna jest ta dusza góry, czyli cała ta otoczka, wszystko co się składa na klimat, jakieś wspomnienia, wrażenia, które dotyczą danej góry. Także jakbym nie weszła na wierzchołek, to też uważałabym, że no, trochę szkoda, ale świat się nie zawali. Mimo wszystko każda wyprawa, nawet właśnie taka, którą ktoś nazwie nieudana, dostarcza dużo pozytywnych wrażeń, emocji i właśnie, trzeba się cieszyć każdą chwilą w górach. Także dla mnie każdy wyjazd z góry, nawet jak nie ma pogody, też jest udany. Właśnie, no wszystkich zapraszam na kultową chyba w środowisku górskim imprezę. 27 już festiwal górski imienia Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju. No jeżeli ktoś jeszcze nie był w Lądku, to myślę, że najwyższa pora przyjechać, bo naprawdę jest to kilka dni takiej pozytywnej energii, spotkań z fajnymi ludźmi, bardzo ciekawych prelekcji, ciekawych filmów. No a poza tym sam fakt, że można po prostu pogadać z ludźmi, których zna się często tylko z książek górskich, no to tam na miejscu, prawda, ci ludzie są wśród nas i naprawdę atmosfera jest niezwykła. Także do zobaczenia w Lądku. Jeżeli interesuje Was temat K2 tak od podszewki, no to zapraszam do najbliższego numeru magazynu Góry. Magazynu, który akurat to wydanie będzie wydane specjalnie z myślą o festiwalu w Lądku-Zdroju. No a to, o czym będziecie mogli tam przeczytać, no to właśnie o tym, jak było w tym roku na drugiej górze świata, o tym, kto tam był, jacy to byli ludzie, jak wyglądają tematy takie no, mocno rozpropagowane w mediach, jak na przykład kolejki, o których się mówiło na K2, jak to w rzeczywistości wygląda. Jak wyglądają sprawy ekologiczne, między innymi temat śmieci, o tym jak się żyje w bazie, o czym się w tej bazie mówiło, jak wyglądało wspinanie, z czym mieliśmy kłopoty, a co nam się podobało. Wszystko to będzie w moich artykułach.